Cieszyński Ośrodek Kultury w wiosennej odsłonie, ale także w ukraińskich barwach narodowych. Bocok uruchomił świetlicę oraz zbiórkę instrumentów muzycznych dla dzieci z Ukrainy. Wiosna, nowy rok i nowe wyzwania. Niestety nie takich wyzwań się spodziewaliśmy, ale wszystkim staramy się sprostać. No, jak Państwo dobrze wiecie, jakie mamy wydarzenia za wschodnią granicą, więc też my staramy się włączać w pomoc, tak jak możemy. Od poniedziałku ostatniego otworzyliśmy świetlice dla dzieci z Ukrainy, gdzie codziennie od godziny 9 do 17 zapraszamy na zabawy kreatywne, połączone z nauką języka polskiego, podstawowych zwrotów, a my też uczymy się ukraińskiego przy okazji. To jest oddolna inicjatywa mieszkańców miasta, szkoły myślenia i sztuki Aguli Swobody, Cieszyńskiego Ośrodka Kultury, no i wszystkich firm i osób prywatnych, które nas wspierają, ofiarowując czy zabawki, czy słodycze, czy owoce. No, to wsparcie jest naprawdę ogromne i wielkie serca, a dzieci czują się tutaj bezpiecznie. No, mamy tutaj kilkanaścioro dzieci codziennie. Wśród nich było takie rodzeństwo, trojga dzieci, dwoje mniejszych i chłopak 14-letni. Zapytaliśmy go, czy on się tutaj nie nudzi. On powiedział nie, on jest szczęśliwy, że jego dzieci, że jego rodzeństwo jest bezpieczne. Więc to jest dla nas najlepsza nagroda i będziemy kontynuować to tak długo, jak trzeba będzie. Natomiast wiem, że już pojawiają się też inne problemy związane z edukacją. Część dzieciaków ma naukę zdalną, nie ma dostępu do internetu, więc jeżeli będą takie potrzeby, my też je zaspokajamy. Mamy internet bezprzewodowy, Wi-Fi w całym budynku, więc chętnie udostępnimy również na taką edukację nasze przestrzenie. No właśnie, a z tych zajęć dodatkowych, popołudniowych, dzieci też będą mogły właśnie te dzieci korzystać? Oczywiście tak. Już myślę, że od przyszłego tygodnia będzie można też korzystać z tych naszych zajęć, które odbywają się zwykle popołudniami. Część zajęć no, może być realizowana w większych grupach i na te też zajęcia też będziemy zapraszać. Wiosna w Ośrodku Kultury to również szereg innych propozycji i wydarzeń kulturalnych dla każdego. A przed nami wiele, bo już niedługo kolejna rocznica, no niestety smutna rocznica 80. mordu pod Wałką. Tym razem 20 marca przypada w niedzielę, więc rozpoczynamy mszą o 10:30 w kościele świętej Marii Magdaleny w intencji pomordowanych. O 12:00 tradycyjny apel pod Wałką. Nie zabraknie też autobusu, jeżeli Państwo będziecie chcieli z kościoła dostać się pod Wałkę, no to będzie czekał darmowy autobus, oczywiście, który również do centrum odwiezie. Poza tym w kwietniu już odbędzie się koncert polskiej piosenki poetyckiej. Zresztą zapraszam na naszego Facebooka i stronę internetową. Tam absolutny komplet informacji, proponuję sobie polubić i żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje, bo tych propozycji jest wiele i będzie coraz więcej. Państwo też pytacie o to, czy będzie Święto Trzech Braci. Z tego, co mi wiadomo, będzie. Będzie w dniach 24 do 26 czerwca. Będzie, i to mogę już powiedzieć, w nowej lokalizacji. Niestety rynek będzie w remoncie przez najbliższych kilka miesięcy przynajmniej. Dlatego wymyśliliśmy nową lokalizację. Będzie to w okolicach hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sportowej 1 w Cieszynie, czyli przy tak zwanym lodowisku. Jest tam duży parking i część koncertów będzie na zewnątrz, część w środku. Szczegóły myślę, że podamy po świętach wielkanocnych. Myślę, że będzie atrakcyjnie, albo jestem przekonany o tym, że będzie atrakcyjnie. Będzie to też nowa formuła, zmierzenie się z nowym miejscem i trochę z nową rzeczywistością związaną z przepisami, które no, są po to, żeby ich przestrzegać. No ale najważniejsze jest to, że wreszcie po 2 latach przerwy wraca Święto Trzech Braci. No to jest najważniejsze. Odkładaliśmy ten jubileusz, szczerze mówiąc, bo to będzie 30. Święto Trzech Braci. Cieszymy się niezmiernie. Również koleżanki i koledzy z czeskiej strony też przygotowują no, spore niespodzianki. Nie mogę jeszcze uprzedzać faktów, niestety nie mogę zdradzić, ale myślę, że warto na to święto też poczekać. No, czyli poczekamy i odsyłamy na Facebooka po te świeże informacje, tak? Oczywiście tak, a już niedługo będziecie Państwo też mogli zasubskrybować nasz newsletter.
To będzie newsletter z niespodziankami, będą tam kupony rabatowe, zniżki na bilety na nasze imprezy. Myślę, że już za kilka tygodni będzie taka możliwość zapisania się na bardzo sprofilowany, kulturalny newsletter Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.